Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj Wam chciałem pokazać takie oto beleczki, w jaki sposób to zrobić, w czym to podocinać, jak to wykończyć. Już jest to na etapie klejenia, ale Wam wszystko wytłumaczę i chciałem Wam, zanim to ogólnie wykończę, pokazać Wam, w jaki sposób to wygląda teraz. Widzicie? A jak to będzie wyglądać właśnie po wykończeniu. To jest zrobione akrylem teraz. Znaczy się te białe to jest zrobione akrylem. Tutaj rogi wszystko wypełnione. Taki efekt sobie klient zażyczył. Tutaj u góry też akrylem wypełnione ładnie. Tutaj w rogach. Tutaj z dołu wszystko. Tutaj. Oto akurat taką docinkę, jest to całe akrylem, jak widzicie. I teraz tak, czym to kleiłem, czym to najlepiej kleić? Ja użyłem sobie takiego oto kleju. Osobiście mogę go polecić. Nie, żeby reklamę robił, bo używam różnych klejów, różnych akryli, jak widzicie, mam różne firmy, więc nie reklamuję głównie tego. Jest to akurat sprawdzona rzecz do właśnie takich listew, do których to zastosowałem, oraz do listew tak zwanych sufitowych. Nie wiem, czy to będzie widać, a widać. Wszystko to jest białe. Te listwy właśnie kleję tym klejem i nie trzeba tego przytrzymywać, tylko po prostu nasmarujecie, przykładacie i jest ok, i wszystko trzyma. Tak więc mogę go bardzo polecić. Teraz tak, to jak Wam powiedziałem, wypełniamy akrylem. Ja osobiście używam akrylu takiego. Znowu innej firmy. Też go mogę polecić z tego względu, że różnica między tym akrylem a innymi akrylami jest taka, że że on po wyschnięciu nadaje się do szlifowania. I nie robią się tak zwane takie granulki, takie kuleczki, jak tutaj przejeżdżacie. Tak samo jest, jakby Wam powiedzieć, podczas nakładania tym akrylem nie podwija Wam się to, nawet jak namoczycie dłoń, przejedziecie dwa razy palcem i zwykły akryl zaczyna Wam się zwijać i tak dalej. A ten akryl właśnie jest idealny. Nawet do takich rzeczy i tak dalej. Teraz tak, żeby to ładnie, płynnie wyglądało, ja sobie użyłem takie właśnie pacuszki silikonowej. I te tu miejsca normalnie nakładałem za pomocą tego prostego tu, w ten sposób, żeby właśnie zrobić ładną krawię. Tak samo tu, tym nakładałem, resztę palcem, resztę tym. Głównie tym, z tego względu, że to się dostosowuje do struktury tego i jest to wtedy ładnie wykończone. Teraz akurat, jak widzicie, tutaj podklejam taśmę, żeby pomalować białym jeszcze ten sufit, bo poprawię, gdzie się tam ubrudziło. Następnie będę to blejcował bejcą, która została dodana do tych listek. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda od środka. Zapytałem się. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda od środka. Dlaczego ten filmik chciałem Wam nagrać? Dlatego, że sam montaż takich właśnie belek jest za bardzo, jakby to powiedzieć, nieopisany nigdzie. Są jakieś filmiki, jakieś dziwne, jakieś klocki kleją do środka, jakieś dziwne właśnie rzeczy. A ja to chciałem właśnie zrobić w prosty sposób, łatwy sposób, bezproblemowo. Ważna rzecz, tutaj akurat nie był sufit podwieszany w tej kuchni, dlatego sufit jest tu krzywy. Gdyby był podwieszany, pewnie by się to łatwiej kleiło. Ja użyłem do podklejania, jak podkleiłem pierwszą listwę, trzy takie długie podpory. Można użyć stępni, obojętnie czego. Ja mam takie podpórki, takie jak używam do montażu drzwi. Pewnieście widzieli na jednym filmie, gdzie też właśnie pokazałem, tylko że mam takie 3-metrowe. Podkładałem sobie podpórki, zostawiłem to na cały dzień. Następny dzień znowu kolejna. Można by to nawet, Wam powiem, po 3 godzinach ściągać i następną zakładać, ale akurat robię to pod koniec szychty tak zwanej
I właśnie tak robię. O, tutaj mam takie coś. Jeszcze taka jedna rzecz. Dlaczego takie coś tu widzicie tutaj oraz tu na rogach? Takie łączenie mega akrylem, a tutaj tego nie ma. Dlatego, że to są łączniki. Czyli tu była cała belka 5-metrowa, którą wykorzystałem. Tutaj miałem tylko 2-metrową, a było 2,10 i musiałem dociąć taki kawałeczek, jeszcze tu dorobić. Jak widzicie, jeszcze tutaj chcę Wam pokazać, żebyście się nie bali tego. Zwykłym nożem to tablet po prostu tutaj sobie pościnałem tą krawędź, tylko po to, żeby dopasować tą strukturę, żeby to pasowało względem właśnie tego, jakby to powiedzieć, o, może pokażę, to szło względem właśnie tego łączenia, tak jakby, jak tu idzie, te krzywizny wszystkie, żeby to wszystko tutaj ładnie było, tutaj ściąłem, żeby to się, tutaj ściąłem, żeby to się tu wyprostowało i jak to zobiecuję, nie będzie nic widać. Idę jeszcze po listę, ja tego nie mam. Po listę tego, jak to wygląda w środku i zaraz Wam to pokażę, w jaki sposób to robiłem dalej. Tak więc za chwilkę wracam. Tak więc jestem z powrotem. Oto jest listwa. Zostajemy ją w takim czymś. O, może bo akurat mam taki przypadek, gdzie jest to wykończone i z jednej strony jest tak czasem wykończona, z drugiej strony jest po prostu prosta tak tu, tylko że akurat tu mam docinkę właśnie ze skosa, co robiłem, bo na ogół jest na prosto cała. To jest taki materiał, taka jakaś pianka poliuretanowa czy coś. Jest to twarde dosyć, wygląda to jak niby styropian. Dosyć twardy, więc nie łamie się tak szybko, jak widzicie. Nie idzie tak łatwo wygiąć, ale jeśli chodzi o obróbkę zwykłym takim nożem do tapet, bez problemu to zrobicie. Takim prostym nożykiem do tapet. Ostry nóż, wiadomo. Ciągle docinałem. Zwykłą piłką taką. Bez problemu się to docina. Ewentualnie można też nożem do tapet, tylko że taką piłką po prostu prościej to zrobicie. Nakładałem klej jeszcze, żeby wiedzieliście gdzie. To nakładałem klej tylko i wyłącznie na te strony, tutaj i tutaj. No to będą przez całą długość. Nie robiłem kropek czy ciapek, tylko po prostu całą długością jechałem klejem. Czym dotąd właśnie te rogi, właśnie jak to Wam pokazuję. Robiłem sobie taki domowy przyrząd, kiedyś to potrzebowałem. Zwykłe deseczki. Można tak ktoś kupi tam za parę groszy, chyba za 10 zł. Ale akurat nie miałem wtedy czasu iść do sklepu. To sobie zrobiłem w prosty sposób śrubeczka, taki motylek tak zwany, czyli taka nakrętka, ale którą idzie poluzować. I można tym manewrować na różne sposoby. Po prostu przykładałem sobie do roga ściany. Tutaj w ten sposób, tak. Dokręcałem od góry, miałem. Przykładałem po prostu tutaj od góry, powiedzmy w ten sposób, ustawiałem sobie środek, zaznaczałem, ścinałem. To samo robiłem z drugiej strony, tylko dobiłem to znowu w ten sposób oznaczałem. Wiadomo, że musicie odległość odpowiednio pomierzyć, żeby to Wam spasowało. Ale w taki prosty sposób można takie coś po prostu sobie zrobić, nawet nie kupując. Widziałem chyba za 10 zł czy za 15 zł takie coś podobnego kosztowało. Ale czasem idzie byle czego zrobić. Miałem akurat kawałek deski, takiej deseczki chudej i to sobie tak na szybko zrobiłem. Tak więc Wam pokazałem w ten sposób się robić. Później połączyć, poakrylować. Teraz właśnie to poprawię i pokażę efekt końcowy, jak to będzie wyglądać, jak już będzie pobejcowane, czy coś widać, czy nie widać. Tak to mniej więcej wygląda. Efekt belek ogólnie. Dobra, tak więc za chwilę do Was wracam, tylko to zrobię na gotowo, tak więc do zobaczenia. Właśnie chciałem Wam pokazać jeszcze, zanim to będzie na gotowo, w jaki sposób ja to becuję. To jest taka puszeczka od bejcy. I patrzcie, mamy tak to zaakrylowane. Chwila, dobra. Mamy tak to zaakrylowane. Biorę pędzelek i rozprowadzam. Nie zostawiam tego na jednym miejscu. Staram się to rozmazać, żeby nie było mega ciemnych plam w jednym miejscu. Jak widzicie, w jednym miejscu jest ciemniejszy, w drugim jaśniejszy.
warto sobie to porozmazywać. Tam gdzie Wam to białe właśnie z akrylu nadeszło, czyli gdzieś właśnie w tych miejscach jest to takie właśnie wyszlifowane. Kurczę, źle kamerowałem, ale dobra. Skupiałem się na tym, żeby nie wyjechać. Jeszcze raz Wam pokażę. Nie mam tego na głowie, bo mam to tutaj. Jo. Tutaj Wam pokażę, w jaki sposób to można właśnie zabejcować. Jak widzicie. Warto sobie to rozmazywać, jak Wam powiedziałem. A tutaj było trochę ciemniejsze. To ogólnie jeszcze jak to wyschnie, wciągnie, będzie to jaśniejsze i na pewno będzie trzeba to dwa razy robić. A jak widzicie, praktycznie tego nie widać. Tym bardziej tego nie będzie z dołu widać. Tak więc tak, w taki sposób to bejcuję, znowu troszkę biorę. Miałem już małego pędzelka takiego. Nie przesadzam tam z jakimiś dużymi pędzlami, bo to jest też bez sensu. I tak to po prostu się robi. Ostrożnie trzeba to robić, żeby nie wyjechać za bardzo. Rozmazywać. I tak jest, mniej więcej tak to wygląda. Będę to wszystko teraz tak bejcował, później jeszcze raz to zabejcuję, a później Wam pokażę efekt końcowy, jak to wyglądało. W każdym razie widzicie, idzie wszystko zamaskować. Nawet tutaj, o, oryginalną tą piankę. Teraz jest trochę suchy, ale muszę. No. Teraz trochę suchy. Wykorzystałem. Jeszcze raz Wam pokażę teraz w tym miejscu, nie gdzie jest akryl, ale gdzie jest ta pianka ścięta. Jak to wygląda. O. Jak widzicie, wszystko idzie zakamuflować. Tak więc myślę, że bez problemu to będzie ładnie zakamuflowane. I zobaczymy efekt końcowy. Tak więc do zobaczenia. I tak to wygląda po pierwszej warstwie bejcowania. Tutaj mamy zabejcowane, tutaj jeszcze jest przed bejcowaniem. Na upartego mogę powiedzieć, że nawet by to szło tak zostawić, bo tego już praktycznie nie widać, jak sami widzicie. Ale przebejcuję jeszcze to raz, delikatnie, tylko niech to podeschnie. Ale jak widzicie, można ładnie to wykończyć. Nieoryginalne łączenie. Jak widzicie, nic nie widać. Czyli te wszystkie takie zadziorki, co były tutaj, tutaj, to jest wszystko tutaj już zabejcowane. Z daleka tego tym bardziej nie widać. Tak więc jeszcze nagram później to po efekcie końcowym, ale chciałem Wam jeszcze pokazać tą różnicę między zabejcowanym, a nie zabejcowanym. Więc działam dalej i za chwilę wracam. A więc mamy to na dwa razy popejcowane. Taki wyszedł efekt końcowy. Jak widzicie, nic nie widać. Tak to wygląda. Całe Wam pokażę. Tutaj te rogi wszystkie, jak widzieliście na początku filmu, było wszystko białe. Teraz wszystko wykończone, ładnie pobejcowane. Wszystko było dwa razy bejcowane. Tutaj Wam pokażę jeszcze ten kawałek. Tutaj, jak widzicie, też było łączenie, nic nie widać. W taki sposób to wygląda. Tu to było ścinane, dlatego właśnie to tak właśnie zrobiłem, żeby to było, jakby to powiedzieć, jednolitość. Żeby nie było czegoś takiego, że idzie jakby tabelka tak i nagle idzie tak. W ten sposób. Więc myślę, że tutaj też było doklejane. Widać, nic nie widać. Jak widzicie. Myślę, że efekt jest zadowalający. Ja jestem z tego zadowolony. Wszystko ładnie wygląda. Tak więc sami ocenicie, czy jest to ładnie wykonane. Ale w każdym razie w taki sposób się to robi. Czyli
Powiem wam tak, ja to pomalałem dwa razy i później te belki później poprawiałem. Możecie to zrobić po prostu w ten sposób, że pomalować na raz, zakleić belki i dopiero potem na drugi raz w całości. I na koniec popiecować w takiej kolejności. Klej już wam pokazałem, jaki. Pokażę wam jeszcze, o co mi chodzi z tym docinaniem. Tylko muszę jeszcze znaleźć ten kawałek drugiej belki odpadku. Tak więc taki wygląda ten efekt końcowy jeszcze z tyłu, z rogu. Wam to pokażę. Myślę, że wszystko jest. Tak powinno być. Tak więc zaraz jeszcze wracam, tylko to znajdę, o ile to znajdę. Udało mi się znaleźć, musiałem wykopać na samym końcu worka. Czyli mamy takie dwa kawałki, które były wyłączone tutaj, tutaj oraz tam, w samym rogu ostatni. I co na myśli mówiąc, wyrzeźbić musicie. Patrzcie, tutaj ustawimy równo dwa kawałki. I patrzcie, co tutaj mamy. O. Jak widzicie, o. To właśnie o to mi tu się rozchodzi. Nie jest to niedopasowane. Tutaj jest mniej, tutaj więcej. Ja to właśnie nożem do tapet, tak samo tapeciokiem, ścinałem te, dobra, to nie wiem, czy tak pokażę. W każdym razie ścinałem te wszystkie nadmiary. Tak, wyrzeźbiłem to, że wszystko się jakby ładnie licowało. Nie przejmujcie się, wszystko będzie, a przykładowo, będziecie mieli coś takiego. Normalnie zetnijcie to tak przykładowo w ten sposób, albo troszkę mniej, tak powiedzmy, bądź tak. Jak tam chcecie, metoda dowolna. Chodzi o to, żeby nie było właśnie przyłączenia czegoś takiego. Ja tak właśnie zrobiłem tutaj i tutaj. Tutaj również dołożyłem takie kawałki i wyszedł efekt taki właśnie. Jak widzicie, nie ma żadnego łączenia widocznego. Nic nie widać, żeby cokolwiek tu było nieoryginalne. Jest taka ciemniejsza plama, ale to nawet nie jest tego miejsca, bo to jest tutaj łączone bodajże. Ale tak praktycznie nie widać. Chyba to dopiero będzie widać. Znaczy, widzieć to będzie ta osoba, która to robiła, tak to powiem. W każdym razie taki efekt, żeby uzyskać. Normalnie nożem to zetnijcie sobie. Nie przejmujcie się. Po klejeniu pobejcujecie, poakrylujecie, uzupełnicie ładnie. Pobejcujecie to tą farbą właśnie, którą dostaliście. Mi zostało ponad połowę tego. Jest taka mała poszeczka, dostajecie przepraszam gratis tam. Nie wiem, czy gratis, czy osobno. W każdym razie klient to miał zestawie. Tak więc to jeszcze chciałem pokazać. Myślę, że to wszystko. Taki jest efekt, jak wam pokazywałem. Jeśli film wam się podobał, pokazał wam w jaki sposób to robić, w jaki sposób to kleić, czym to kleić, jakimi metodami, w jaki sposób to wykończyć, jakiego akrylu ja użyłem. Jak już wspomniałem, niczego tam nie reklamuję. Zresztą widzicie jednak akryl z innej firmy. Ten cały, jak to się mówi, klej jest też z innej firmy. Tak więc ja używam różnych firm. Kwestia tego, co mi dopasuje się. Tak więc w taki sposób się to robi. Jak oglądaliście cały film, to wiecie wszystko krok po kroku, o co z tym chodziło. Tak więc jak się wam podobało, dajcie łapeczkę, komentujcie, jeśli znacie jakieś inne sposoby. Ja stwierdziłem, że to jest najłatwiejszy sposób, najszybciejszy sposób. Na internecie widziałem tam jakieś różne dziwne kostki, co dorabiali do środka i tak dalej, ale jakoś mnie to nie przekonywało, zbyt dużo bawienia się z tym było. To prosta metoda, do sufitu klejone i tyle, po prostu. Kleju nie oszczędzajcie, żeby to wam dobrze trzymało. Tak więc, jak wam powiedziałem, jak wam się podobało, dajcie komentarzyk, łapeczkę i subskrybujcie mój kanał, a będziecie na bieżąco z kolejnymi filmikami, co jak się wykonuje. Czy to kafelki, czy parapety, podłogi, panele, wszystko ogólnie. Jeśli chodzi o remonty. Zresztą co ja będę mówił, był filmik zapowiadający ogólnie tym kanał, ten blog, więc wszystko jest opisane. Tak więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie, suba dawajcie i do zobaczenia.